Ta konferencja nie ma na celu jakiegoś skupiania uwagi na gloryfikacji jakichś naszych działań, czy naszej pracy, na jakiejś miłości własnej, czy chwalipięctwie. Ona wyrasta z tego, że powinniśmy wszyscy sobie życzyć, żeby w państwie demokratycznym, żebyśmy mieli jako wyborcy możliwość dokonywania wyboru pośród polityków, którzy deklarują pewne działania, realizują je i opierają się swoją wizję polityczną na pewnej wizji, pewnej pracowitości, pewnej pracy i pewnego działania, a nie na wprowadzaniu w błąd i pewnym kłamstwie. Jeżeli ja słyszę z ust polityków naszych lokalnych, ale też i w telewizji ogólnopolskiej, że Polska jest w rozkładzie, że jest najgorzej, jak tylko może być, wspaniale było w latach 2005-2015 i wszystko jest tragicznie, no nie mogę się na to zgodzić. Jako obywatel, jako wojewoda, jako osoba, która na co dzień wypełnia funkcję publiczną w interesie mieszkańców województwa łódzkiego i stąd ta konferencja prasowa. Czy klubów seniora w województwie jest tyle, ile powinno być maksymalnie? Nie. Czy jest, wszystkie drogi zostały wyremontowane? Też nie. Czy jak mówił pan wojewoda Mynarczyk, jest wystarczająca ilość środków, takie jakbyśmy sobie wszyscy życzyli na ochronę zdrowia? Też nie. Ale deklarujemy i pokazujemy różnicę między rokiem 2014-15 a rokiem 2022. Deklarujemy naszą dalszą, ciężką i wytężoną pracę na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego i realizując pewne założenia polityki, opierając się na pewnych wartościach, ale realizując konkretne programy, zdając sobie sprawę, jakie wyzwania obecnie nas czekają i co mamy do czynienia jako z inflacją, z przerwanymi łańcuchami dostaw, z kryzysem żywnościowym na świecie, z wojną w Ukrainie, która wpływa na geopolitykę Polski, na politykę wewnętrzną, na politykę gospodarczą, społeczną, etc. Z tym wszystkim sobie zdajemy z tego sprawę i będziemy w wytężony sposób pracować dalej, ale nie możemy się zgodzić na politykę opartą na kłamstwie i taka była idea tej konferencji. Ochrona zdrowia, bardzo ważna część działalności. Myślę, że dla każdego z nas osobiście ochrona zdrowia jest tym najważniejszym, bo to jest bezpośrednie chronienie naszego życia i jego długości trwania, czyli tak zwany, my mówimy, twardy punkt końcowy, ale także zachowania zdrowia, czyli jakości życia. Żeby ta ochrona zdrowia była dobra, żeby pacjenci byli zadowoleni, musi być spełnionych kilka warunków. Na pewno musi być dobra organizacja ochrony zdrowia, ale także muszą być dobre uwarunkowania prawne, ale nawet jeżeli jest jedno i drugie, to niestety, trzeba, żeby zrealizować dobrą ochronę zdrowia, dobrą służbę zdrowia, trzeba mieć pieniądze, bo i te pieniądze są konieczne. I dlatego zacznę od finansów. Ja myślę, że to jest tak, z jednej strony mamy potrzeby zdrowotne, z drugiej strony mamy możliwości każdego państwa. Pomiędzy jest rów różnej szerokości w różnych państwach. Nawet najbogatsze państwa mają ten rów, nie udało im się tego rowu zasypać pomiędzy potrzebami, a pomiędzy możliwościami. Ale my staramy się to robić i proszę zobaczyć, w 2015 roku wydaliśmy na ochronę zdrowia w województwie łódzkim niecałe 5 miliardów złotych. 2021 rok to jest suma już ponad 8 miliardów złotych. Na szpitalnictwo, takie przykłady bardzo ważne, w 2015 niecałe 3 miliardy, teraz prawie 4,5 miliarda złotych. Oczywiście finanse, organizacja, prawo, ale o jeszcze jednej rzeczy trzeba powiedzieć, bo o kadrach, które są bardzo, bardzo ważne, bo można mieć te wszystkie trzy rzeczy, ale trzeba mieć komu zapłacić. Trzeba mieć lekarzy, trzeba mieć pielęgniarki, trzeba mieć ratowników, trzeba mieć personel służby zdrowia. I tutaj także olbrzymi wysiłek rządu od końca 2015 roku, zwiększenie przyjęć na przykład na uczelniach medycznych. Ta ilość przyjęć zwiększyła się o około 70%. W 2015 roku to było troszkę więcej niż 6,5 tysiąca przyjęć na wydziały lekarskie kształcące w języku polskim lekarzy, a obecnie jest to 10 tysięcy osób. Podobnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
który także zwiększył liczbę przyjęć o 70%, to jest teraz będzie ponad 500 absolwentów. Oczywiście bardzo ważne, żeby dobrze leczyć i nowocześnie leczyć, to są inwestycje w służbie zdrowia, inwestycje infrastrukturalne, ale także inwestycje w sprzęt. Tutaj mamy podaną sumę inwestycji, niecały 1 mld zł, ale to jest część tylko, ta część, która jest opiniowana w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi o celowości inwestycji. Natomiast te inwestycje są dużo, dużo szersze. Proszę zobaczyć, to są duże sumy. Nasza medycyna staje się coraz lepsza, coraz nowocześniejsza w ciągu tych ostatnich 6 ponad lat. Przykładowo, największa inwestycja i myślę, że najważniejsza, drugi etap Centrum Kliniczno-Dydaktycznego, suma 570 milionów złotych, dofinansowanie rządowe 450 milionów. To nie są pieniądze, które są w tej pierwszej części, które są pokazane w sumie Jowisz. To jest dodatkowe. Tam powstaną bardzo ważne oddziały i działy i kliniki, katedry, bo głównie związane z leczeniem chorób nowotworowych, czyli tej części, która jest drugą pod względem przyczyny zgonów, ale tej, której się najbardziej boją pacjenci. Nawet boją się czasami prowadzić badania profilaktyczne. Tam powstaną oddziały chemioterapii, onkologii, chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, geriatrii, medycyny paliatywnej. I zakończenie tego etapu już jest w przyszłym roku, w 2023. Szanowni Państwo, teraz przykładowe tak, jeszcze tutaj mamy przykładowe inwestycje, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, 6,5 miliona złotych, Szpital MSWiA w Łodzi ponad 14 milionów, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego, która zaczyna ten łańcuch ratowania życia, tak? Bo to są zespoły wyjazdowe i to jest ten moment, kiedy dowozimy pacjenta i będziemy mogli udzielić tą pomoc w szpitalu, ale najpierw musimy tego pacjenta tam dowieźć i ten pacjent musi żyć. Dlatego tak ważne jest ratownictwo medyczne i tutaj także są bardzo duże inwestycje, bardzo dużo nowych ambulansów, nowe zespoły. Podlegająca wojewodzie od 2 lat dyspozytornia, jedna na całe województwo, system wspomagania dowodzenia, co także bardzo ułatwia szybkie dotarcie do potrzebujących. I teraz świadczenia zdrowotne, niektóre, które zostały poszerzone lub które nie było ich przed 2016 rokiem. Kompleksowa opieka specjalistyczna, KOS zawał. Bardzo ważne, bo to jest główna przyczyna choroby układu krążenia, a zawał wśród nich jest tą najważniejszą przyczyną śmiertelności wśród Polaków. Ta kompleksowa opieka polega na tym, że pacjent, będąc w szpitalu, ona się już zaczyna w szpitalu, wychodząc ze szpitala, ma zaplanowane wszystkie wizyty, rehabilitację na cały rok po wyjściu ze szpitala. Nie musi się o nic martwić, ma wszystko rozpisane, ma telefony, ma całodobowy dostęp do lekarza. To naprawdę jest bardzo, bardzo ważne. Oczywiście też informatyzacja systemu ochrony zdrowia, bardzo ważna, to się okazało, a były pewne opory, ale okazało się, jak to jest ważne właśnie w czasie pandemii COVID-19, wdrożenie e-recept, e-skierowań, tak, możliwość wtedy zdalnego leczenia, chociaż jest to na pewno nie jest to dobra forma, ale nie było wtedy innej możliwości. Także widzimy, jak wiele, wiele zostało zrobione. I chciałbym jeszcze parę słów powiedzieć o pandemii COVID-19, bo to był olbrzymi wysiłek ze strony państwa, pewnie niezakończony, ale przez te 2 lata, proszę spojrzeć, zostało wydane w województwie łódzkim na walkę z pandemią COVID-19 tylko w ochronie zdrowia prawie 3 miliardy złotych. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To są dodatkowe pieniądze i dodatkowy wysiłek rządu polskiego. Ale przecież pandemia COVID-19 to nie tylko ta część zdrowotna, chociaż najważniejsza,
ale także olbrzymi wpływ na gospodarkę, negatywny wpływ na gospodarkę i tutaj także pomoc państwa, tarcze antykryzysowe, też prawie miliard złotych dofinansowania do przedsiębiorstw województwa łódzkiego, ochrona prawie 200 tysięcy miejsc pracy. Czyli jak podsumujemy, to mamy prawie 4 miliardy złotych wydane na walkę z COVID-19. Oczywiście służba zdrowia, powiem tak, było bardzo dużo do zrobienia, zostało dużo zrobione i zostało jeszcze dużo do zrobienia, ale zapewniam Państwa, że rząd Zjednoczonej Prawicy nadal to będzie robił, będzie traktował służbę zdrowia i traktuje jako priorytet i spróbujemy ten przysłowiowy rów, o którym mówiłem na początku, zasypać. Dziękuję bardzo. Funkcjonowania i realizowania polityki rozwoju Polski lokalnej. Ja w polskim parlamencie właśnie tę część województwa łódzkiego reprezentuję, okręg sieradzki. W tym okręgu mieszkańcy małych, większych miejscowości, wsi, miast, miasteczek i większych też miast mieszkają i można powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że te ostatnie 7 lat pozwala spojrzeć właśnie na Polskę lokalną z innego poziomu rzeczywistości. Tutaj przez te ostatnie lata, jeśli byśmy nawet porównali obojętnie, który rok do którego roku, sprzed roku 2015, to kilkukrotny wzrost nakładów na rozwój Polski lokalnej. Polska lokalna pięknieje, Polska lokalna się rozwija, ale co najważniejsze, Polska lokalna też wokół swoich małych ojczyzn się integruje i tutaj te więzi społeczne się zaciśniają. Piękny przykład chociażby powstania na terenie naszego województwa kilkuset nowych stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich. W moim powiecie poddębickich takich kół gospodyń wiejskich powstało 35. I te koła gospodyń wiejskich dzięki współpracy z samorządem lokalnym, dzięki współpracy ze strażami ochotniczymi funkcjonują, integrują się, wiele spotkań w terenie, wiele zaciśniętych więzi społecznych. To pokazuje, że Polska lokalna również i w tym wymiarze nabiera innej, jakże piękniejszej rzeczywistości. Bo to ważne, żeby ludzie chcieli ze sobą być, żeby chcieli ze sobą współpracować, żeby chcieli ze sobą również budować te małe ojczyzny lokalne. Środki na to polski rząd gwarantuje. Środki zapisane na rozwój Polski lokalnej w budżecie, chociażby na rok 2022, są kilkukrotnie większe, jeśli byśmy porównali je do roku chociażby 2015. Dlatego z optymizmem i nadzieją patrzymy w przyszłość, że Polska lokalna, polska wieś się rozwija, że tutaj trafiają w różne dziedziny życia społecznego naprawdę kilkukrotnie znaczące większe środki niż to było w latach minionych, że tutaj ludzie chcą mieszkać, chcą pracować, chcą realizować swoje powołania, chcą wychowywać swoje dzieci. Dlatego ważne jest to, że właśnie w polski rząd te środki na rozwój Polski lokalnej zabezpiecza. I co ważne, mówił o tym pan wojewoda, my wszyscy i w Polsce lokalnej, i w większych miastach, w dużych miastach chcemy czuć się, żyć i pracować bezpiecznie. I jeśli spojrzymy na nakłady budżetowe, właśnie na bezpieczeństwo wewnętrzne, już nie na wojsko, tylko na to bezpieczeństwo wewnętrzne właśnie, które są przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wykonywane i realizowane, to pozwala z optymizmem patrzeć na właśnie ten punkt naszego rozwoju społecznego w Polsce. Kilkukrotne nakłady większe na ochotnicze straże pożarne, na Państwową Straż Pożarną, na policję, przywracanie posterunków i komisariatów policji. To wszystko ważne zadania, na które czekali właśnie mieszkańcy Polski lokalnej i dzięki tym nakładom, dzięki tym realizowanym inwestycjom właśnie polscy mieszkańcy Polski lokalnej czują się bezpieczni. I to warto też podkreślać, podsumowując ostatnie 7 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Dziękuję ślicznie. Szanowni Państwo, ostatnie 7 lat to istna rewolucja w świecie polityki społecznej
i edukacji. Mamy do czynienia z całkowitym odwróceniem, jeśli chodzi o te kwestie podejścia obecnego rządu w stosunku do poprzednich ekip rządowych. Dziś, szanowni państwo, inwestujemy już nie tylko w beton, stal i asfalt, ale przede wszystkim w ludzi. Dotyczy to bardzo szerokiego spektrum. W ciągu ostatnich 7 lat w województwie łódzkim rząd przeznaczył ogromną kwotę środków na zadania z zakresu polityki społecznej i edukacji. Jest to ponad 14 miliardów złotych w tym zakresie. Możemy podzielić te środki na 4 takie najważniejsze kategorie: rodzina, edukacja, seniorzy i niepełnosprawni. Oczywiście lwią część tych środków to pieniądze, które pracują i służą wsparciu rodzin i dzieci zgodnie ze sztandarowymi elementami programowymi obecnego rządu. I na pierwszy plan wybija się tutaj program Rodzina 500+, doskonale państwu znany, ale to także inne środki, jak chociażby środki z programu Dobry Start, dzięki czemu rokrocznie rodzice mogą zakupić wyprawkę dla około 100 tysięcy uczniów z terenu całego województwa łódzkiego. Rząd przeznacza także środki na inne zadania, które służą otoczeniu opieką rodziny. To środki na zatrudnianie asystentów rodzin zastępczych, to dofinansowanie rodzinnego kapitału opiekuńczego czy kart dużej rodziny. Jednak to także twarde inwestycje, jak chociażby tworzenie sieci żłobków i klubów dziecięcych. W ten sposób ułatwiamy rodzicom aktywizację zawodową. I jak widzimy na załączonym slajdzie, w ciągu ostatnich kilku lat liczba miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w tych instytucjach wzrosła o prawie 2400. Z zagadnieniem tym ściśle wiąże się kwestia edukacji. Tutaj wielkie zadanie, jakie stanęło przed obecnym rządem, czyli zmiana, dokonanie reformy systemu edukacji, zmiana długo wyczekiwana przez rodziców, przez nauczycieli, powrót do systemu, który znacznie lepiej się sprawdzał. Przywróciliśmy 8-letnie szkoły podstawowe, 4 bądź 5, w zależności od rodzaju, szkoły średnie, przywrócenie rangi szkolnictwa zawodowego poprzez utworzenie dwustopniowego szkolnictwa branżowego, czyli walka z zapóźnieniami prawie 20-letnimi w tym zakresie, sięgającymi swymi korzeniami lat 90. Ale inwestujemy również w nowoczesne technologie, to przekazywanie rokrocznie interaktywnych tablic do szkół, to przywracanie i remont stołówek w szkołach czy gabinetów pielęgniarskich. Jednak dbamy nie tylko o najmłodszych. Rząd otoczył opieką również najstarszych Polaków, w tym także mieszkańców województwa łódzkiego. I warto w tym miejscu wspomnieć chociażby o programie 13 i 14 emerytury. Do mieszkańców województwa łódzkiego, do emerytów w naszym regionie po 2019 roku ponad 2 miliardy złotych łącznie w tym zakresie trafiło. Inwestujemy również we współpracy z samorządami także w inne dziedziny, w pomoc środowiskową, w usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzką, a także w instytucji. Tak jak widać to na załączonym slajdzie, programy Senior Plus, czyli tworzenie ośrodków wsparcia dziennego dla seniorów, klubów dziennego pobytu i domów. W 2015 roku było 6 takich miejsc, dzisiaj już ta sieć powiększyła się, objęliśmy w zasadzie wszystkie powiaty, to jest 35 domów i klubów Senior Plus. Kompleksowe wsparcie poza osobami starszymi otrzymują także osoby niepełnosprawne, a także ich rodziny, to środki z programu Za Życiem, z Solidarnościowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, 16 milionów złotych na tworzenie asystentów osób niepełnosprawnych, którzy pomagają w ich codziennym funkcjonowaniu. Wreszcie to środki dla rodzin osób niepełnosprawnych, chociażby w ramach programu Wsparcia Opieki Wytchnieniowej, to jest ponad 3,5 miliona złotych. W ten sposób, szanowni państwo, rząd bezpośrednio, jak i pośrednio poprzez jednostki samorządu terytorialnego wspiera Polaków, w tym także mieszkańców województwa łódzkiego. Dziękuję bardzo.
Nie przypada dzisiaj ani rocznica powołania rządu, ani nie przypada żadna data symboliczna, która by mogła nas skłaniać do zorganizowania takiej konferencji. Państwo się zastanawiacie, skąd ta idea. Idea jest związana z obecnym dyskursem politycznym w Polsce, o tym, o czym dyskutujemy publicznie i czego dotyczą tematy. Jak Państwo zwrócicie uwagę, obecnie odbywa się poważna dyskusja pomiędzy przedstawicielami Zjednoczonej Prawicy, w tym na czele z panem premierem Jarosławem Kaczyńskim, a opozycją reprezentowaną przez Donalda Tuska, dotyczącą rozliczenia ostatnich 8 lat jego podsumowania, jak i 8 lat wcześniejszych, co dotyczy fundamentalnego politycznego sporu dotyczącego, jak ma wyglądać państwo polskie i jak ma być prowadzona ta polityka. Stąd też postanowiliśmy podsumować działania, które podejmowaliśmy przez ostatnie 7 lat, spróbować je skategoryzować i je przedstawić. Dlatego, że polityka to sztuka dobrego rządzenia. Polityka to sztuka rządzenia w imię dobra wspólnego. Polityka ma bardzo wiele definicji, ale z pewnością nie jest z nią sztuka kłamania. Niestety bardzo często dzisiaj mamy do czynienia z zakłamaniwaniem rzeczywistości albo przedstawianiem jej obrazu fałszywego i nieprawdziwego, z czym ja jako wojewoda łódzki z pewnością nie mogę się zgodzić, w szczególności biorąc pod uwagę 7 lat bardzo ciężkiej pracy parlamentarzystów, ministrów, wojewodów na rzecz w szczególności województwa łódzkiego. Stąd też chcielibyśmy Państwu pokazać i zaprezentować pewne podsumowanie 7-letnie. Ale aby to zrobić, najpierw należy powiedzieć o pewnych fundamentach, bo nie sposób, czy może bardzo łatwo jest sumować pewne cyfry, pewne liczby, pokazać miliardy i setki miliardów złotych przeznaczanych na różne projekty, wypunktować listę zadań realizowanych w poszczególnych segmentach. Jednakże najpierw należy zacząć od wartości i ogólnych podstaw, które zmierzały i które były ratio tej polityki w województwie łódzkim przez ostatnie 7 lat. Pierwszym i podstawowym fundamentem jest pomagać słabszym, a silniejszym nie przeszkadzać. Chodzi tu o to, aby rząd, który ma funkcję aktywną jako państwo, nie jest państwem stojącym obok obywatela i przyglądającym się tylko jego działaniem, ale państwem, które pomaga, pomaga słabszym, pomaga potrzebującym. Słabszym rozumianym w różnorodny sposób. Słabszym, czyli tym, którzy samodzielnie nie są w stanie poradzić sobie z wyzwaniami rzeczywistości. Słabszym z powodu wykluczenia, na przykład wykluczenia ekonomicznego, wykluczenia społecznego, czy wykluczenia na przykład fizycznego, co ma na przykład miejsce w przypadku osób z niepełnosprawnościami. W przypadku wykluczenia związanego z wiekiem, czyli na przykład niemożliwością załatwiania pewnych sprawunków, czy nieposiadaniem odpowiednich środków finansowych, na przykład jeżeli chodzi o emerytury. Kolejnym fundamentem jest likwidowanie niesprawiedliwości społecznych, co jest diagnozowane i związane z po prostu różnymi etapami rozwoju naszego państwa w ciągu ostatnich, nawet i 100 lat, a z czym my się borykamy konsekwencjami do dzisiaj. I zadaniem rządu jest walka z różnego rodzaju wykluczeniami, wykluczeniami komunikacyjnymi, znowu wykluczeniami kulturowymi, społecznymi, tak aby region, jeżeli mówimy o województwie łódzkim, rozwijał się w sposób zrównoważony i równomierny. Tak aby mieszkańcy, czy to powiatu wieruszowskiego, łowickiego, miasta Łodzi, czy jakiegokolwiek innego regionu, niezależnie czy jest rolniczy, czy jest małomiejski, czy jest wielkomiejski, mieli dostęp do usług społecznych, mieli dostęp do usług kulturalnych, mieli dostęp do komunikacji czy do innych zadań w takim samym wymiarze, jak wszyscy pozostali. Stąd też kolejny z tym związany fundament, czyli przestrzeganie zasad, tak aby te zasady były dla wszystkich jak najbardziej równe, żeby nie można było mówić o osobach, które można by było skategoryzować jako w lepszej sytuacji pod względem relacji z państwem, czy w gorszej. Stosowanie zasad równościowych. Kolejnym jest uczynienie państwa sprawnym, bezpiecznym i proobywatelskim, czyli wydawanie środków finansowych na te zadania, które po pierwsze mają zapewnić wielowymiarowe bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to w wymiarze oczywistym, publicznym, jak to zapewnia, które zapewniają nam służby, jak policja, straż pożarna, straż graniczna, czy też bezpieczeństwo zdrowotne. Czwartym, kolejnym i bardzo istotnym fundamentem jest wspieranie rodziny. Wspieranie rodziny w wymiarze finansowym, wspieranie rodziny w wymiarze organizacyjnym, wspieranie rodziny wprowadzając różnego rodzaju ulepszenia, czego najlepszym przykładem jest program 500+, czy program 300+. Bardzo istotnym, i o tym pozwolę sobie więcej powiedzieć, to jest budowanie potencjału gospodarczego, infrastruktury, tak aby polska gospodarka, a w przypadku naszego województwa, gospodarka województwa łódzkiego,
była konkurencyjna, jest to niezbędne, żeby była konkurencyjna, niezbędne są różnego rodzaju inwestycje infrastrukturalne i strategiczne przy udziale środków rządowych, jak i przy udziale środków europejskich, a środków europejskich dystrybuowanych w taki sposób, aby cały region mógł się rozwijać. I ostatni element, jeden też również z istotnych, ale podstawowych, to jest kładzenie akcentu politycznego na wartości patriotyczne, a nie na wartości kosmopolityczne, co chyba jest oczywistością, jeżeli chodzi o ten rząd i nie wymaga większego tłumaczenia. I kiedy mówimy o wszystkich środkach, gdy możemy je podsumować, choć nie są to wszystkie środki tak naprawdę, bo nie da się podsumować wszystkich programów rządowych, to mamy kwotę 36,7 miliarda złotych. Jest to kwota nieprawdopodobna. Jest to kwota równa 7 tegorocznym budżetom miasta Łodzi. Jest to kwota, która zasila mieszkańców województwa, zasila samorządy wojewódzkie, powiatowe, gminy, która trafia do rodzin, trafia do najróżniejszych osób w różnorodnej formie. Jest to historyczne i nieprawdopodobne dofinansowanie, którego nie było wcześniej, ale są to gigantyczne środki. No, budżet wojewody oczywiście też jest większy, co symbolicznie pokazuje aktywność rządu poprzez wojewodów. Jest kilkukrotnie większy niż w roku 2014. Ale co najistotniejsze i o czym ja chciałbym, zanim moi współpracownicy i pan poseł zabiorą głos, powiedzieć, to są inwestycje dwojakiego rodzaju. Mamy inwestycje strategiczne. Tymi inwestycjami nazywamy te, które mają rozmiar największy i wpływają na rozwój nie tylko naszego województwa, ale zmieniają również krajobraz Polski jako całego państwa. I są to inwestycje, które takie jak na przykład autostrada A1 i jej przebudowa od Piotrkowa Trybunalskiego aż do województwa śląskiego, to budowa S14, która zostanie zakończona ostatecznie na wiosnę przyszłego roku. To jest tunel średnicowy, który jest teraz budowany, jak i inwestycja druga, czyli projektowany tunel, na który w tym roku jeszcze będzie wydawane pozwolenie, czyli tunel kolei dużych prędkości, jak i inwestycje związane z centralnym portem komunikacyjnym. To, o czym mówiliśmy jeszcze 2 miesiące temu, to jest największa i w historii województwa łódzkiego inwestycja kolejowa w ramach programu Kolej Plus o wartości sama ona jedna, 1,250 mld złotych, gdzie rząd postanowił dofinansować połączenie kolejowe Bełchatowa z Piotrkowem Trybunalskim, Tomaszowa Mazowieckiego i połączyć Tomaszów Mazowiecki z województwem świętokrzyskim, gdzie obecnie już nie ma linii kolejowej, a kiedyś była, plus dołożyć tam elektryfikację tej linii oraz doprowadzić kolej do Wielunia, gdzie tej kolei również nie ma, czyli to są gigantyczne inwestycje w tym wymiarze. Oczywiście, jeżeli mówimy o inwestycjach strategicznych, to rządowy fundusz w ramach inwestycji strategicznych Polski Ład, czyli 4 miliardy złotych na inwestycje w samorządach. Od tych dużych inwestycji, jak miałem w tym tygodniu na przykład przyjemność być w Skierniewicach, gdzie powstanie stadion piłkarski razem z boiskami do trenowania dla młodych piłkarzy, razem z kortami tenisowymi, warty 50 milionów złotych, z czego 3/5 kwoty samorząd otrzymuje z dofinansowania rządowego. Ale są to również inwestycje mniejsze i tak zwane inwestycje blisko mieszkańców. Inwestycje dofinansowane ze środków rządowych, które jeszcze 7 lat temu nie powstawały, bo były w dofinansowaniu o wiele mniejszym i o wiele mniejszych kwotach, bo 50% dofinansowania rządowego przy dofinansowaniach w wysokości jakichś 100 milionów złotych rocznie. Teraz mamy różnego rodzaju projekty związane, z którymi często przecież z Państwem się spotykamy, a propos dofinansowań drogowych, które są rozstrzygane w województwie łódzkim. Ponad 800 inwestycji przez 7 lat w samorządach, od bezpiecznych przejść drogowych poprzez przebudowy dróg i budowy nowych dróg. Fundusz Inwestycji Lokalnych, czyli samorządy zgłaszające się do rządu ze swoimi inicjatywami, czy to infrastrukturalnymi, czy to komunalnymi, wodociągowymi, czy innego rodzaju i otrzymujące dofinansowania do 90% inwestycji. Inwestycje w sport, w boiska sportowe różnego rodzaju. Tych programów przez 7 lat było aż 10 w różnych wariantach proponowanych przez Ministerstwo Sportu. Kolejną ważną kwestią, którą chciałem poruszyć w tym wymiarze, to jest wykluczenie komunikacyjne, o którym Państwu wcześniej wspomniałem, bo z wykluczeniem należy walczyć. Stąd też jest Rządowy Fundusz Przewozów Autobusowych, który
rząd dofinansowuje nierentowne połączenia, tak aby nie było gmin czy miasteczek, gdzie nie dojeżdża PKS, co mieliśmy do czynienia jeszcze 4 lata temu. W tym momencie takich połączeń mamy ponad 100, z czego większość organizowana jest przez samorząd województwa, dzięki czemu możemy przyjeżdżać autobusem za dofinansowaniem, a następnie korzystać z łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Dofinansowania w ramach programów wykluczeniowych to również inwestycje w obszary popegeerowskie. Nasze województwo nie jest, i to na szczęście historycznie, województwem, w którym było najwięcej PGR-ów, bo to są oczywiście ziemie, tak zwane ziemie odzyskane. Niemniej te obszary w województwie łódzkim się znajdowały, było ich i znajdują cały czas, jest ich bardzo dużo. Brakowało tam przez lata inwestycji, inwestycji drogowych, inwestycji komunalnych, inwestycji nawet w zapewnienie wodociągów. To się w tym momencie zmienia i otrzymujemy te środki, z czego jeszcze w tym miesiącu prawdopodobnie za jakiś czas, może nie będę podawał daty, zostanie ogłoszony kolejny wynik naboru, jeżeli chodzi o gminy popegeerowskie. Bezpieczeństwo, o którym Państwu wspomniałem, to inwestycje, to zakup prawie 500 nowych radiowozów dla policjantów, to zakup ponad około 500 wozów strażackich i to dla Państwowej Straży Pożarnej i dla OSP i liczne inne inwestycje, powstanie 9. Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, której nie było. Dzisiaj nie wyobrażamy sobie sytuacji zagrożenia czy sytuacji krytycznej, w której nie będziemy wykorzystywali Wojsk Obrony Terytorialnej w jakimkolwiek wymiarze. To stało się dla nas już pewną oczywistością, ale musimy pamiętać, że kiedyś brygady w ogóle nie było i nie było tego narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych czy ekstremalnych. Ostatnią kwestią, którą chciałbym poruszyć, która jest dla mnie bardzo ważna, jako dla mieszkańca województwa, ale i dla łodzianina, to jest kwestia przywracania Łodzi na mapę ważnych wydarzeń międzynarodowych i to, o czym mówimy, czyli organizowanie przez obecnego ministra spraw zagranicznych, profesora Zbigniewa Raua, wydarzeń międzynarodowych o wysokiej randze w Łodzi. Już kilka z nich się tu odbyło. Zaczęliśmy spotkaniem Grupy Wyszehradzkiej, następnie odbyło się spotkanie Trójkąta Weimarskiego, pierwsze spotkanie od wielu lat, pierwsze spotkanie, które przełamało pewne braki komunikacyjne w tym formacie, ale również spotkanie, które odbywało się już w trakcie wojny w Ukrainie. Było niezwykle istotne, dlatego że tu właśnie w Łodzi ministrowie spraw zagranicznych Francji i Republiki Federalnej Niemiec usłyszeli o tym, jak Polacy pomagają uchodźcom, jak to wygląda tutaj na miejscu i miało to, zapewniam Państwa, to co się działo w Łodzi, naprawdę wpływ na politykę światową, dlatego że minister spraw zagranicznych Niemiec stąd leciała do ONZ-u, gdzie przedstawiała stanowisko Niemiec w tej kwestii przecież wszystkim państwom świata. Zatem potem mieliśmy spotkanie FAO, czyli Agendy Żywnościowej ONZ-u. I to nie jest koniec wydarzeń międzynarodowych, które w Łodzi będą się odbywały i jeszcze w tym roku będzie miało miejsce bardzo istotne spotkanie organizowane przez rząd we współpracy oczywiście z samorządem i współpracy z miastem. Ale jest to bardzo istotne, aby Łódź była przywracana, była pokazywana jako to miasto, gdzie się odbywają ważne wydarzenia, to miasto, gdzie są podejmowane istotne decyzje, to miasto, które nie jest pomijane, a było wielokrotnie pomijane i nie było to winą jednego czy drugiego polityka, tylko pewnych błędów i zapóźnień, które występowały w sposób systemowy, a my mamy szansę je przełamać i przełamywać to powinniśmy. Dziękuję bardzo.